Siema, witam was w kolejnym odcinku, w którym odpakujemy sobie paczkę prosto z Holandii. Jest to paczka od Butidae Scorpions by Arek, link do fanpage'a jest w opisie. Dzisiejszy film będzie miał trochę inny format, niektóre nazwy gatunków będę podawał, niektóre macie zadanie, abyście wy zgadli. Więc zapraszam do zabawy. Paczka szła do mnie 4 dni od poniedziałku, dzisiaj jest czwartek i wtedy do mnie doszła i znajduje się w niej 10 skorpionów. Zrobimy tak, że będzie przeprowadzka, kilka kadrów, małe makro oraz próba karmienia. Pierwszy skorpion to skorpion zagadka z rodziny Butidae i pochodzi on z Pakistanu z Indii. Skorpiony będę przeprowadzał w ten oto sposób, czyli najprostszy, po prostu je przysypię. Skorpionowi nic się nie stanie, zestresuje go bardzo, może go to nie zestresuje i po prostu będzie to bezproblemowe. Ten akurat nie chciał jeść, jest to spowodowane pewnie tym, że jeszcze jest za krótki okres po wypakowaniu, jednak no minął, półtora dnia minęło, jest też późna pora, więc myślę, że jak zostawię teraz karaczana, to on go i tak później sobie złapie i zje. Kolejny skorpion to samica do samca, którego posiadam, który był swoją drogą w poprzednim odcinku i zamieszkuje on tereny Algierii i Maroko. Za jakieś pół roku do roku myślę, że ta parka mi dojrzeje i będzie gotowa do dopuszczania. On też jakoś specjalnie nie rwie się do jedzenia. Jak na razie drugi feeding nieudany, więc lecimy dalej. Kolejnym skorpionem jest skorpion z Afryki Południowej. Tutaj możecie mieć problem ze zgadnięciem, ponieważ jest to mały osobnik i kadry też nie będą za dobre, więc podpowiem, że jest to Parabutus i był o nim film na kanale. On wykazał mały atak do karaczana, więc zapewne go zaraz złapie i skonsumuje. Kolejny skorpion to, uwaga, uwaga, też zagadka. Zamieszkuje on tereny Maroko. Tutaj taki sam sposób przenoszenia jak u innych. Pamiętajcie, aby w komentarzach pisać swoje typy co do rozpoznawania gatunków. Ten nareszcie się opamiętał i zjadł. Kolejna zagadka będzie trochę rytmiczna, a zaczyna się ona tak. Z zielonego przylądka jegomość się wywodzi, na wyspie Santiago od 15 lat odkryty chodzi, od czerwonego po brąz go szaty zdobią rozmaite, jego państwo wyspiarskie w jego nazwie jest ukryte. Ten osobnik też niestety nie jest chętny do jedzenia. Kolejnym skorpionem jest skorpion zamieszkujący tereny Madagaskaru i jest to Grospus flavipiceus. Skorpion nadrzewny,
potrzebuje wysokiej wilgotności, w miarę częstego zraszania właśnie i tego pionowego kawałka kory, żeby wyliniał. Ten niestety też nie zjadł przed kamerą, jednak potem gwarantuję wam, że sobie wszamie tego karaczanka. Kolejnym skorpionem jest, uwaga, Babykurus jacksodii, czyli marzenie wielu porządkujących hodowców skorpionów. Jest on właśnie polecany na początek i bardzo ładnie ubarwiony skorpion. W paczce znajdowały się dwa takie osobniki. Skorpion zamieszkuje m.in. tereny Kenii, Ugandy, Kongo oraz Tanzanii. Tutaj niestety słabe światło i słaba ostrość, jednak widzicie, że niby skorpion do początkujących, a jak fajnie poluje. Nie jest to typowo tropikalny skorpion, więc nie możemy mu też za bardzo zraszać, żeby nie była bagna. Ponieważ może się na nim pojawić grzyb lub po prostu zdechnąć o za dużej wilgotności. I ostatnim skorpionem jeszcze jest zagadka, myślę, że najtrudniejsza ze wszystkich. Jest to Titylus, nie powiem wam jaki, musicie zgadnąć. I jest to skorpion pochodzący wprost z Jamajki. Ten także na koniec niestety nie zjadł. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Dzięki, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!